Rozegrałem w NHL 526 spotkań. Grałem w najlepszej lidze świata przez 10 sezonów, a o posadzenie mnie w bramce zabiegał sam Peter Forsberg. Moje nazwisko zna każdy fan hokeja w moim kraju. I co z tego? Jeśli słyszałeś o mnie, to najpewniej kojarzysz mnie tylko z jednym wydarzeniem, a od tamtej pory ja chciałem umrzeć tak wiele razy, że prawie zapomniałem jak żyć. Mój kraj od zawsze miał być w czołówce, miał zdobywać złoto. W 1994 roku mieliśmy do tego niepowtarzalną okazję. Nie było internetu, więc dzikie miliony telewizów i hala Lillehammer w Norwegii wypchana po brzegi oglądały to spotkanie na jednym wdechu. Co może być bardziej stresującego dla bramkarza niż mecz olimpijskie złoto? Otóż, drogie dzieci, rzuty karne w meczu olimpijskie złoto. Ponieważ mówimy o roku 94, pewnie wszyscy spodziewacie się teraz nazwisk, których ludzie urodzeni w tym właśnie czasie już dawno nie pamiętają. Ale nie. Naprzeciwko mnie stawił się niejaki Paul Kariya. Żywe srebro hokeja. Mały, wredny i piekielnie skuteczny snajper. Miałem wrażenie, że sędziowie na złość mi czekają z gwizdkiem pozwalającym mojemu potencjalnemu oprawcy na najazd. What a test. Tommy Salo at one end with the 30 pounds of equipment and Paul Kariya. Jednak stało się. Kariya ruszył z impetem. W połowie jego drogi wiedziałem już, że nie mam szans nadążyć za jego szybkością. Musiałem na szybko zagrać tak, by zasłonić jak najwięcej bramki i mieć nadzieję, że guma trafi w moje obłożone ochraniaczami cielsko. Rzuciłem się do boku, wyciągając obie nogi i jedną podnosząc możliwie jak najwyżej. Zagranie, którego dziś nie macie już szansy zobaczyć. Gdy Kariya widział, jak dobrowolnie wywracam się na lodzie, od razu puścił krążek w miejscu, gdzie na szczęście właśnie wyciągnąłem jedno ze swoich kopyt. Miałem wrażenie, że Peter Forsberg zmiażdży mnie z radości, a Szwecja mnie kochała. Jeszcze przez 8 lat. Nazywam się Tommy Salo, a ty nie pamiętasz mojej największej chwały. Pamiętasz moją największą klęskę. I to nas łączy. Na olimpiadzie w 2002 roku Białoruś była absolutnym dzikusem. Zazwyczaj elitarni chłopcy do bicia nagle wygrywali wszystko, a ich bramkarz Andrzej Miezin robił absolutną furorę, momentami zawstydzając nawet Mike'a Richtera. Presja więc była gigantyczna. Trafiliśmy na nich w ćwierćfinale. Już przed meczem szwedzka prasa święciła nasze zwycięstwo i cieszyła się z awansu na długo przed dniem walki o ten awans. Ja nigdy nie byłem najtwardszym zawodnikiem na świecie. Do mediów kilkukrotnie dostał się fakt, że zdarzało mi się płakać w pokoju hotelowym. Źle znosiłem grę na bramce, choć ciężko powiedzieć to o bramkarzu, który dekadę spędził w NHL. Trenerzy mówili mi, że jestem jednym z najtwardszych psychicznie, ale ja wiedziałem, że tak nie jest. To taka szwedzka mentalność, powtarzać, że jest ok, jest się twardym. W Szwecji nie ma miękkich hokeistów. To znaczy są, ale to o nich nie wiesz. Tym gorzej było dla nas, gdy mecz zupełnie nie szedł po naszej myśli. Nasz wypchany po brzegi zawodnikami NHL skład miał zmiażdżyć Białoruś, która z NHL miała tylko Ruslana Saleja. W trzeciej tercji włączyła nam się panika. W pierwszej już męczyliśmy się, a kurwami rzucał sam w siebie nawet nasz kapitan Mats Sundin, który złapał karę, po której od razu dostaliśmy bramkę. I to taką, którą powinienem był obronić z łatwością. Wszystkie bramki zresztą traciłem w głupi sposób, a szalona radość Białorusinów jeszcze nas dobijała. Na trzecią tercję wyjechaliśmy z pełnymi gaciami strachu. Postanowiliśmy obudzić w nas potężną Szwecję, jaką byliśmy. Kończyło się jednak na łatwych stratach i próbach ogrania technicznego w pojedynkę, co rywale rozbijali dobrym zespołowym hokejem. Są 2 minuty 30 sekund do końca. A ja miałem okazję chwilę się ponudzić. Chociaż bramki nie było, kontrolowaliśmy grę i większość czasu spędzaliśmy w ich tercji. I wtedy, ze zwyczajnej bezsilności, jeden z nich wystrzelił krążek z połowy. Ten pierdolony krążek leciał tak szybko, a ja za cholerę nie spodziewałem się bezsensownego uderzenia z połowy lodowiska. Nie mam pojęcia, czemu zwyczajnie go nie odbiłem, czemu się nie schyliłem. Zamiast normalnego zagrania postanowiłem podskoczyć i odbić ten krążek maską. Gdy poczułem uderzenie gumy w kask, od razu chciałem ją złapać i byłem przekonany, że tak właśnie zrobiłem. I kiedy już planowałem się wyluzować, poczułem, jak coś uderza mnie w plecy. Ciśnienie podskoczyło mi do miliona, gdy spojrzałem za siebie i zobaczyłem krążek turlający się do bramki. Nie było nawet sensu udawać ofiarnej interwencji. Nie było ratunku. Dostałem krążkiem w łeb i dlatego moja Szwecja przegrała z Białorusią. Kiedy trener ściągnął mnie, by wprowadzić na lód dodatkowego napastnika, miałem łzy w oczach. Bałem się spojrzeć gdzieś indziej, jak gdybym już spodziewał się gromów od szwedzkich mediów. Wiedziałem, że wracając do domu będę bramkarzem wyklętym. Nie wiedziałem jednak, że będzie aż tak źle. Grałem jeszcze chwilę zawodowo, ale to już nie było to. Nie dość, że obśmiały mnie wszystkie możliwe stacje i gazety. Wytykano mnie palcami na ulicy. To na domiar złego jacyś psychopaci, którzy nie odróżniają życia od sportu, grozili mojej rodzinie śmiercią za to, co stało się w Salt Lake City. Oficjalnie skończyłem z powodu problemów z biodrami, ale po prawdzie miałem już dość. Nie walczyłem o nic. Grałem, żeby grać. Do Salt Lake City jechałem jako bramkarz Edmonton Oilers. Teraz żelazna szwedzkiej, co chwila spotykając się z wypominkami na temat tego jednego zagrania. Nieważne, że moja obrona 8 lat wcześniej dała Szwecji złoto. Dla Szwedów byłem przeklęty. Rozbity, już lubiący wypić nieco więcej niż statystyczny wiking, postanowiłem zacząć z czystą kartą i zająłem się hokejem od strony dyrektorskiej. Męczyło mnie to jak jasna cholera. Robię to z 2 dekady. Ale w pewnym momencie miałem ochotę ich wszystkich wykończyć. Rano przychodził do mnie jeden zawodnik z drugim, niezadowolony z czegoś tam. Potem rozmowa ze sponsorami, z których połowa nie widziała nawet tego sportu na żywo. A na koniec deser, czyli użeranie się z tępawymi rodzicami. Często jeszcze bardziej tępych smarkaczy, którzy nie rozumieją, że ich pociecha może w przyszłości nie zostać Henrikiem Lukwistem albo Matsem Sundinem. W pewnym momencie bardzo chciałem umrzeć. Wiecznie skacowany, wykończony. Powiedziałem sobie, że albo idę po pomoc, albo pod pociąg. Wybrałem to pierwsze. Oficjalnie zwolniono mnie z Leksand jako menedżera, ale po prawdzie ja po prostu spakowałem się i wyjechałem. Zniknąłem. Było mi wszystko jedno. Chodziło o moje życie. Wyniosłem się na totalne zadupie. Poddałem się terapii i zająłem się tylko sobą. Byłem gruby, przepity, rozwiedziony i nieszczęśliwy jak cholera. Tam też poznałem miłość swojego życia, Erikę, która pomogła mi wygrzebać się z całego tego gówna. Kiedy przez kilkanaście lat słyszysz w głowie ten uderzający cię w maskę krążek, a potem przypominasz sobie wszystkie słowa na swój temat, to masz wrażenie, że nic gorszego i nic ważniejszego w życiu nie masz szansy cię spotkać. Myliłem się. Podczas terapii okazało się, że najlepiej leczy mnie jazda samochodem. Potrafię objechać pół Szwecji w czasie jednego kursu. Wtedy też padłem na pomysł, że będę uczyć sportu dzieciaki i wpajać im pozytywne podejście od początku. Podejście, którego ja nigdy nie miałem. Potrzebowałem normalnej rutyny, wstawania o sensownej godzinie, dziennej pracy i normalnego życia. I to mi się udało. Do dziś zdarza mi się wypić lampkę wina. Więcej nie chcę. Nie potrzebuję. Nazywam się Tommy Salo i proszę Cię, byś zrobił mi przysługę. Gdy wpiszesz moje nazwisko w YouTube, nie klikaj pierwszego wideo od góry. Włącz to 3. Tam też dostaję wpierdol, ale ten wpierdol nie zniszczył mi życia.